Dzień dobry. Właśnie wstałem. I w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, jak mógłby wyglądać mój idealny dzień, do którego sam dążę. I niektóre dni są nawet podobne do tego idealnego dnia, natomiast nie zawsze. Ale robię wszystko, żeby były takie. I może na koniec wyjaśnię też dlaczego. Więc wstaję. O różnych godzinach. Gdy jestem w Polsce, wstaję o 5:30, tutaj na Materze. W tej chwili znajduję się na Materze, Portugalia. Wstaję o 6:00. Wstaję, idę do łazienki, robię swoje rzeczy i wyjdę do kuchni, piję wodę. Skakuję sportowe ubranie, ale jeszcze nie idę ćwiczyć. Więcej wody. Czas na medytację, afirmację i wizualizację. Następny krok to sport plus czytanie, to znaczy słuchanie. Dziś padło na bieganie i podcast Tima Ferrisa. I zapomniałbym, śpię od 7 do 8 godzin każdej nocy. A przynajmniej staram się w idealnym dniu. Jako ostatni element kwestii sportowej, na którą nie zawsze mam czas, a to źle, to rozciąganie. I powrót do domu. W tle piją koguty, w tle jakieś ptaszki ćwierkają z tyłu ocean, a tam powoli wyłania się słońce. Jestem teraz już w domu, okazało się, że rodzina jeszcze śpi, więc kontynuuję swój poranny rytuał. Jeszcze się nie myję, jeszcze nie jem. W idealnym świecie, dopiero po południu. Kawa, woda i ruszamy dalej. Poranki są dla mnie. Nie dla rodziny, nie dla najbliższych, nie dla moich współpracowników, ale dla mnie. To jest bardzo egoistyczny czas. Teraz czas na pracę nad kreatywnością, więc było bieganie, medytacja, afirmacja, wizualizacja. Czas na pracę nad kreatywnością. Przypominam, że kreatywność jest umiejętnością wyuczaną, więc czemu jej się nie uczyć? Ja robię to wypisując 10 pomysłów, czyli wymyślam jakiś topik, na przykład 10 pomysłów, co mogę zrobić, żeby w miesiąc jeździć Lamborghini, albo co mogę zrobić, żeby na świecie przestał panować głód, albo 10 czapek, albo 10 napisów na czapkę, które chciałbym mieć na czapce i tak dalej, i tak dalej. Wynik końcowy nie ma znaczenia, chociaż czasami się bardzo przydaje, natomiast ważny jest proces, żeby po prostu wymyślić te 10 idei. I pierwsze 5 jest łatwe, 6, 7 zazwyczaj jest trudno, a 8, 9, 10 dopiero nasz umysł zaczyna dobrze pracować. Tak samo przy bieganiu, te ostatnie kilometry są naprawdę ciężkie. Słyszę, że rodzina się budzi, więc czas na rodzinę, prysznic i tego typu. I zaczynam dzień pracy. Dziś akurat pracuję w sypialni, ponieważ rodzinka jeszcze będzie w domu przez trochę czasu, a ja mam parę rzeczy do zrobienia, więc tak, siadam teraz do pracy. I nie zaczynam od maila, nie zaczynam od Nozbi. Nie zaczynam od innych rzeczy. Jest jeszcze coś ważniejszego. Strategia. W tej chwili jestem prezesem zarządu w firmie Chmurowisko, spółka z o.o. Też jestem właścicielem Miramax Media i jeszcze robię dużo innych aktywności, więc ważne jest to, żeby nie stracić sensu, więc wiem, gdzie dążę. Poranna wizualizacja i wiem, jakie są cele w moich firmach, szczególnie w Chmurowisku, gdzie poświęcam teraz większość swojego czasu, więc pracuję z mapą myśli i buduję właśnie strategię mojej firmy. I to jest coś, co robię w tej chwili jeszcze niezbyt często, natomiast bardzo, bardzo dążę do tego, żeby robić to codziennie. Strategia firmy. I część strategiczna zakończona, więc teraz czas na Nozbi, Microsoft Teams, mail, drugi mail
i ruszamy do roboty. Przy okazji też zahaczam social media, dosłownie spędzę na to 15-20 minut i ruszam do już pracy. Zamykam maila i realizuję zadania. Krótka przerwa w pracy, trzecie espresso, albo jak to mawiają niektórzy, espresso. Pracuję w Nozbi, to jest właśnie Nozbi, też mamy otwarte Teamsy, gdzie mamy wszystkie dokumentacje i prowadzimy konwersacje wewnątrz zespołu. Natomiast teraz krótka przerwa na pompeczki. Dochodzi godzina 12, więc czas na pierwszy posiłek. I w idealny dzień jem tylko to, co zdrowe i dobre dla mojego ciała. Dzisiaj 3 jajeczka i sałatka z tuńczykiem, kukurydzą, ciecierzycą i groszkiem. Oczywiście z widokiem na ocean. Sława i chwała. Cześć, szybko mam Cię pytanie. Stycznia? Oczywiście w ciągu dnia też jest, oprócz pracy, z racji tego, że pracuję głównie w domu, czas na... Masz? Zamknęło się? Ale też na obowiązki. Nie mam ich aż tak dużo, natomiast też mam. Jak na przykład śmieci. Prosta rzecz. Śmieję się czasami, że zarówno w domu, jak i w firmie robię wszystko to, czego inni nie chcą robić. Więc tak. I kończymy właśnie pierwszą część dnia pracy, bo w przyszłości bardzo chciałbym, żeby dzień dzielić na dwa etapy. Poranna praca i popołudniowa praca, a środek wykorzystywać na pewne inne rzeczy. Chyba, że jesteśmy oczywiście u klienta, prowadzimy szkolenie, prowadzimy warsztaty, prowadzimy wdrożenie, wtedy się nie da. Ale dzisiaj w świecie idealnym tak się da. Więc idziemy teraz na miasto z rodzinką podwiedzać. Co nie, Piotruś? Więc zaplanowaliśmy dzisiaj wycieczkę na pewne miejsce, które wymaga od nas pojechanie wysoko. Natomiast jest bardzo brzydka pogoda, pada deszcz i są nisko chmury, więc jest szansa, że odwołamy. Natomiast idziemy, bo jeszcze umówiłem się ze znajomym, którego poznałem w Warszawie w tamtym roku, który napisał maila, że jest w Maderze i czy chcielibyśmy się spotkać. Myślałem, no pewnie, więc idziemy się spotkać. I oto oni, Karol, tutaj po słońce, Karol i Ania, cześć. Cześć. Jednak nie jedziemy w górę. Zamiast jechać w góry piękną kolejką i zwiedzać piękne ogrody, siedzimy sobie w spelunce i czekamy. O, tutaj piękna sztuczna różyczka, bardzo ładnie. Ciao, ciao! Ciao, ciao, do zobaczenia! Wróciliśmy do domu, jest 17:47 czasu lokalnego, czyli 18:47 w Polsce. U nas jeszcze słońce wysoko, więc wykorzystuję najbliższą godzinę, godziny 15 na pracę. Czyli jeszcze będę wykonywał pewne rzeczy. Mail, zadania na jutro, zadania na dzisiaj. Jeszcze mam jeden dokument do wykonania, więc druga część pracy. I czasami nie ostatnia. I mamy zachód słońca. Dzień dobry. I dzień się powoli kończy. Za chwilę idę na kolację, gdzie trochę czasu z rodziną. Potem montowanie vloga i w zależności od tego, co się dzieje dalej, jeszcze trochę czasu z rodziną albo praca. Ciekawostek. Tak wygląda nasze nowe logo. Może się troszeczkę się zmieni, ale tak będzie wyglądało logo Chmurowisko. Ciekawe. I chciałem uzmysłowić Ci, dlaczego to pokazuję. Moje dni nie zawsze tak wyglądają, natomiast staram się, żeby im więcej, tym lepiej. Im więcej takich dni jest, tym lepiej dla mnie. I teraz część osób zarzuca mi, że jestem szczęściarzem, pod szczęśliwą gwiazdę ułożono, że mi się udaje w życiu. Natomiast jeżeli ktoś zacznie robić to samo co ja, to co dzisiaj widziałeś albo widziałaś na tym vlogu, to gwarantuję, że w twoim życiu się zacznie pojawiać dużo szczęścia. Praca nad sobą, nad swoimi celami, nad strategią, nad swoim ciałem, nad swoim duchem, nad swoją kreatywnością, spędzanie czasu z rodziną. Takie proste rzeczy, a jednak budują to wszystko. To są takie bloczki, układanka, która prowadzi do sukcesu. Można liczyć na szczęście, można liczyć, że coś się uda, albo można ciężko pracować, przy tym dobrze się bawiąc,
i samemu sobie zafundować niesamowitą dawkę szczęścia. Do zobaczenia jutro. Aha, to jeszcze ja. Jeszcze a propos wieczoru, więc w planach jeszcze mamy dzisiaj planowanie wspólnie czasu. Co będziemy robić w najbliższych dniach. Hej, kochanie. Dodatkowo montaż vloga, potem jeszcze odrobinka pracy, może zaraz i około 9.30, 10.00, 10.30, w zależności od tego jak będzie szło mi z pracą i z innymi rzeczami, idę spać. Tak więc to tyle, do zobaczenia jutro. I jeszcze jedno, wieczorem przed tym samym spaniem jeszcze wchodzę do Nozbi i patrzę na zadania na następny dzień, ustalam te co są ważne, te co nie są ważne, przesuwam albo deleguję, więc tak, to tyle. Już ostatni raz. Do zobaczenia jutro.